Posiadając już wiedzę o okresach żerowania szczupaka, posiadając wiedzę o zwyczajach tej ryby, o tym, w jakich miejscach możemy ją znaleźć, przydałaby nam się jeszcze wiedza dotycząca godzin żerowania tego drapieżnika. Czy są takie informacje dla wędkarzy dostępne? Owszem, są. I spróbuję je dzisiaj przedstawić. Ale zanim do tego dojdę, postaram się pokrótce omówić bardzo pobieżnie metody, które wędkarz może wykorzystać, chcąc złowić szczupaka. Właściwie znam trzy metody łowienia szczupaka. Pierwsza z nich to metoda bardzo tradycyjna, taka, którą stosowano już od wieków. Metoda łowienia drapieżnika na jego ofiarę, czyli na żywca. Metoda, jeśli mowa o szczupaku, to przeważnie spławikowa. Metoda w dzisiejszych czasach nieco kontrowersyjna z uwagi na to, że łowione w ten sposób szczupaki przeważnie nie mogą wrócić w dobrej kondycji do wody, ponieważ są bardziej niż w drugiej metodzie, metodzie spinningowej, bardziej pokaleczone po holu. Tę metodę, metodę łowienia na spławik, wybierze wędkarz, który lubi sobie nad wodą posiedzieć, który lubi wędkarskie zasiadki. Natomiast wędkarz bardziej mobilny, taki, który chce po brzegach jeziora, po brzegach rzeki przemieszczać się, coś zobaczyć, poszukać, połowić szczupaka bardziej dynamicznie, bardziej agresywnie, taki wędkarz wybierze metodę spinningową. Oczywiście z całym majdanem, z całym pudełkiem uzbrojonym w przeróżne przynęty, od blach poprzez gumy, woblery i wiele, wiele innych wynalazków nowoczesnej techniki wędkarskiej. To metoda dla osoby, która uwielbia spacery brzegami zbiorników wodnych. Trzecia metoda, której nie omówię z uwagi na to, że jest zbyt kontrowersyjna. Łączy ze sobą te dwie poprzednie. Łączy ze sobą spacer z łowieniem na żywca, ale o tej metodzie nie chcę tutaj wspominać. Nie chcę jej dokładnie omawiać. Dwie pierwsze, metodę spławikową, metodę na żywca i metodę spinningową, omówię w dalszych częściach tych wędkarskich teorii. Zanim jednak do nich dojdę, zanim wejdę w szczegóły tych metod wędkarskich, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Znamy okresy żerowania na przestrzeni roku. Od maja praktycznie do grudnia znamy okresy żerowania tego drapieżnika, szczupaka. Ale czy można wskazać konkretne godziny żerowania szczupaka w ciągu dnia? Okazuje się, że można, i takie badania wcześniej wykonywane były nawet przez naukowców. Dziś mało są wyniki tych badań dostępne dla wędkarzy. Ja jednak do jednego z nich dotarłem i przedstawię wam za chwilę wyniki tych badań pokrywające się z moimi własnymi obserwacjami oraz z tym, co donoszą na różnych forach internetowych inni wędkarze.
Szczupak to drapieżnik, który dzięki swojej linii bocznej właściwie poradziłby sobie z polowaniem w nocy. Dlaczego tego nie robi? Dlaczego nie mamy doniesień o tym, że szczupaki łowione są w nocy? Myślę, że przyczyną tego jest fakt, że w tym czasie stada ryb grupują się w takie bardziej formacje obronne, same są mniej aktywne, a wiemy, że szczupak atakuje ryby, które się poruszają, które wydają dźwięk rozchodzący się w wodzie. Być może dlatego w nocy szczupak bardzo, praktycznie do zera ogranicza swoją aktywność żelową, aczkolwiek myślę, że sobie świetnie by w nocnych łowach poradził. No być może po prostu jest szczupak leniwy i woli sobie w nocy pospać. Jego sprawa. Ale przyjrzyjmy się godzinom żelowania szczupaka w ciągu dnia. I tutaj należałoby rozróżnić dwie pory roku. Pierwsza pora to ta ciepła pora roku, a druga pora to ta pora jesienna, w tej drugiej aktywności żelowej w ciągu sezonu wędkarskiego. Latem, kiedy mamy ciepłą temperaturę, kiedy jest na dworzu ciepło, kiedy docierają do wody promienie słoneczne, można wyróżnić takie trzy górki na wykresie aktywności żelowej, dobowej aktywności żelowej szczupaka. Pierwszą górkę zauważymy wczesnym rankiem, między godziną 3 a 5 rano. Wtedy szczupak bardzo intensywnie, bardzo agresywnie żeruje. Cały czas mówię o tych dniach ciepłych w ciągu roku, praktycznie o lecie. Druga górka, drugi głód szczupakowy odzywa się między godziną 9 a godziną 13. Między godziną 5 a godziną 9 praktycznie mamy przerwę w żerowaniu szczupaków i tutaj można sobie spokojnie odłożyć szczupakówki, odłożyć wędki, bo złowienie szczupaka w tych godzinach jest właściwie już tylko dziełem przypadku. Tak przynajmniej mówią naukowcy i tak mówią też wędkarze, którzy na szczupaki się wybierają. Między 5 a godziną 9 szczupak trawi to, co udało mu się zdobyć w tej pierwszej górce, w porze świtu, między 3 a 5 godziną. Ta druga górka, między 9 i 13 w ciągu dni słonecznych, jest też uzależniona od pewnych warunków atmosferycznych, które panują nad wodą. Otóż zauważono, że ta druga górka występuje wtedy, kiedy te słoneczne, ciepłe dni, oświetlone mocno dni, przerywa jakieś małe zachmurzenie, kiedy troszeczkę tego światła dociera do zbiornika wodnego mniej. Czyli wtedy, kiedy latem mamy słoneczny, ciepły dzień, a w południe nadciągają jakieś chmury, w tym okresie, w tym momencie możemy się spodziewać lepszych brań szczupaka. Trzecią górkę zauważymy między godziną 17 a 20. Też może ten szczupakowy głód być zaspokajany nieco później niż o godzinie 20. Natomiast największa aktywność to także, to przede wszystkim między godziną 17 a 20. Szczyt tej aktywności żelowej szczupaka w tej trzeciej górce, w tym trzecim głodzie
to tak praktycznie przypada na te godziny, te minuty, kiedy słońce skrywa się za horyzontem. Widzimy trzy górki w ciągu dnia, między 3:00 a 5:00, 9:00 a 13:00, z warunkiem, że mamy lekko przyciemniony zbiornik chmurami, które zasłaniają promienie słoneczne, i trzecia górka między godziną 17:00 a 20:00. To nie bez pozoru, nie bez powodu zaznaczam cały czas to przyciemnienie zbiornika wodnego, ograniczenie dopływu promieni słonecznych. Widać stąd wyraźnie, że kąt padania światła, intensywność padania światła na zbiornik wodny bardzo mocno wpływa na aktywność żerową naszego drapieżnika, naszego wędkarskiego celu. Trzeba to brać pod uwagę, wybierając się na ryby. A jak wygląda sprawa jesienią, kiedy już jest chłodniej, kiedy te dni bardzo słoneczne, bardzo naświetlone, odchodzą troszkę w zapomnienie, kiedy jest więcej nad nami chmur, takich chmur rzucających cień na wodę. Tutaj sytuacja jest nieco odmienna od tej pory rozjaśnionej, od tej pory ciepłej. Tutaj szczupak praktycznie żeruje przez cały dzień. Prawie że bez przerwy. Ale też warto wziąć pod uwagę ten jego dobowy cykl, czyli rano, wczesne rano, południe i wieczór. Tak proponowałbym ustawiać się z wędkarskimi wypadami, z wędkarskim polowaniem na tego monstrualnego, groźnego drapieżnika.